Toprent wypożyczalnia samochodów Końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych, 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy: 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Dróżdż. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek, każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722012002. Po tym, jak po długiej chorobie zmarł dotychczasowy proboszcz parafii pod wyzwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gowarczowie, ksiądz Piotr Mucha, biskup radomski wyznaczył do zarządzania tą jednostką księdza Dariusza Stańczyka. To zaś niezwykle ciekawa postać. Ksiądz Stańczyk dotychczas pracował głównie w Litwie oraz w Rosji. 19 grudnia. Otrzymałem od księdza biskupa ordynariusza decyzji radomskiej, księdza biskupa Marka Solarczyka nominację tu właśnie na administratora parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. No i oczywiście od pasterki rozpocząłem tu już duszpasterstwo. Gdzie dotychczas ksiądz służył? Moja służba rozpoczęła się w Wilnie. To był rok 1991. No i tam przez 5 lat, a później już wiele, wiele krajów no ostatnie lata, 7 lat pełnych, była służba na Syberii. To praca duszpasterska. W parafii Trójcy Przenajświętszej w Tobolsku dzieli nas ponad dobre 4000 kilometrów tutaj od Gowarczowa do Tobolska. W 2016 roku kapłan odznaczony został przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla polskiego kościoła na wschodzie, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych, za działalność na rzecz polskich mniejszości narodowych. Ksiądz Stańczyk zasłynął z odbycia samotnej rowerowej pielgrzymki. Z pod Ostrej Bramy w Wilnie do Irkucka na Syberii. Trasę pokonał w 55 dni na rowerze, który podarował mu sam Jan Paweł II. Teraz ma ambitne plany odnośnie naszego regionu, a pierwszym celem jest odnowa zabytkowego kościoła Świętego Rocha w Gowarczowie. Pierwszy kroki, jakie skierowałem, to były bezpośrednio tutaj do tego kościółka z 1908 roku. Tu, właśnie do Świętego Rocha. I bardzo się cieszę, że w tym w minionym roku miałem wiele. Wiele, wiele y, rekolekcji i też y, kazań odpustowych, właśnie w sanktuariach Świętego Rocha, jakie liczne mamy y, w naszej ojczyźnie. I jestem przekonany, że nasza w tej chwili jedność parafian i ta cała służba, ona musi być bardzo skierowana właśnie na uratowanie i odnowienie, remont przede wszystkim wnętrza tego kościoła Świętego Rocha. I mam takie wewnętrzne poczucie, że Święty Roch, jako mój dobry przyjaciel, orędownik, tutaj sprowadził mnie, aby. Przede wszystkim tutaj modlić się, i chyba to jest najważniejsze, żeby jak najwięcej ludzi po prostu odwiedzało. Ten kościółek i to miejsce cudowne, które uratowało rodzinę hrabiego Tarnowskiego. Ksiądz Stańczyk zafascynowany jest przyrodą konecczyzny, ale i historią ziemi gowarczowskiej, która nierozerwalnie związana jest z wysiedleniem mieszkańców wielu wiosek tuż po II wojnie światowej. Wielu z nich powróciło do gminy Gowarczów, by odbudowywać swoje domy. Zdaniem nowego proboszcza tamtejszej parafii, tym ludziom wciąż należy się zadośćuczynienie, którego nigdy nikt nie dokonał.